Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Zaraz pokażę Wam mapę. Przypominam, poprzednio skończyliśmy na tym kościele drewnianym stożkowym i on był w miejscowości Gol. Z miejscowości Gol pojechaliśmy powolutku, ale pojechaliśmy do miejscowości Drammen, a z Drammen pojechaliśmy do Oslo. Jest już tak zimno w nocy. Jezus Maria, jest tak zimno, że nie można wyjść spod kołdry. Dobra, włączyłem wybasto. Już idzie temperatura do góry. Prawdopodobnie jest to ostatnia noc, kiedy śpimy na zewnątrz w Norwegii, bo jedziemy do naszych przyjaciół do Oslo. Do łóżka. Oslo. No, na szczęście nie zamarzliśmy. Zjedliśmy śniadanko, wyszło słońce. Jak widzicie, na mojej buzi oświetlonej słoneczkiem. I jedziemy w stronę Drammen. Tak, dzisiaj spaliśmy w miejscowości Flam. Tak. Fam, przepraszam, nie Flam, Fam. Jedziemy do miejscowości Drammen, którą nam polecało kilka osób, że jest przepiękna, malownicza, a potem kierujemy się na Oslo. Spotkamy się też z moim byłym szefem, który akurat mieszka w Drammen. Idziemy z nim na kawkę i posłuchamy ciekawych informacji na temat Drammen. A potem... I tyle. Ogień, tak, ruszamy. Jedziemy do Oslo, bo mamy dużo rzeczy do zobaczenia i do zrobienia w Oslo. Od razu Wam powiem, benzyna, czy ta ropa kosztuje 14 koron za litr. Wjechaliśmy do Norwegii, owce praktycznie towarzyszą nam cały czas i okazuje się, że właśnie wbrew naszym jakimś takim bladym wyobrażeniem o Norwegii, Norwegia to bardzo rolniczy kraj, jest tutaj bardzo dużo upraw, no i bardzo, bardzo dużo hodowli zwierząt, głównie właśnie owiec, ale także krów, często koni, także i reniferów na tych północnych obszarach. I co Wam chciałam powiedzieć, to pierwsza rzecz jest taka, że Norwegowie są bardzo, bardzo uczuleni i przywiązani do używania swoich lokalnych produktów. I kiedy chciano tutaj wprowadzić Lidla, kiedy wprowadzono Lidla, Norwegowie go jakby olali. Nie kupowali tam, ponieważ woleli wybierać swoje rodzime produkty i wspierać swoją gospodarkę. A po drugie, właśnie co jest związane z owcami, owce często są tutaj wypasane no gdzieś tam w górach, na halach i one po prostu nikt ich nie pilnuje. Przez parę miesięcy sobie chodzą, gryzą trawkę tam, gdzie chcą. One są zaczipowane i co jakiś czas niektórzy rolnicy mają jakby elektrycznie, zdalnie sterowane bramki, przez co mogą przez komórkę obserwować, gdzie są ich owce i w razie czego zamknąć bramkę i jakoś tam tym zarządzać. No i na koniec roku, kiedy już zbliża się sezon zimowy, te wszystkie owce są spędzane z powrotem na dół do swoich zagród, do swoich stodół i robią to całe rodziny, często ze znajomymi i potem jest bardzo wielkie święto. Je się na nim taką potrawę przyrządzaną z baraniny, trochę podobną do naszego bigosu. No i świętuje się i celebruje to, że właśnie zakończył się sezon. Mie! Mie! Jedna jest rozmowna. Autko zostało na parkingu bezpłatnym, 15 minut od centrum. Idziemy teraz do biblioteki na kawkę. Thank you.
To są tradycyjne stroje ludowe w nowoczesnym odsłonie i oni się nie wstydzą swoich strojów ludowych. Tu każdy Norweg ma w szafie schowany strój ludowy. Jak przychodzi Święto Konstytucji w maju, taki National Day, to wszyscy wychodzą w tych strojach na ulicę, piją, bawią się i cieszą i to jest super w ogóle impreza. Co to jest, Kasia? No więc to jest taka instalacja nawiązująca do tradycji i dawnych, jakby do dawnych tradycji, w których ludzie przychodzili nad brzegi rzek i jezior, śpiewali po prostu do rzek, do jezior, do wodospadów. I pod tym mostem są jakieś tam zamontowane czujniki, które wysyłają sygnały, nie wiem dokładnie czy bezpośrednio tutaj, czy gdzieś to jest wbudowane, ale do systemu, który transponuje je i na podstawie jakichś obliczeń sprawia, że są one słyszalne dla ludzkiego ucha i są one także jakby przetransponowane na dźwięk ludzkiego głosu. Chór, który tutaj gdzieś występuje, został nagrany i jego dźwięki teraz są jakby tworzone przez właśnie to, jak się porusza rzeka i przez molekuły rzeki. Co tam, Łukasz? Podsumujesz nam dramen? Smutne są te kłódki. Większość nic nie ma napisane na nich. Po prostu są kłódkami. No, fajne miasto. Tyle. Gdzie jedziemy teraz, Łukasz? Jedziemy teraz na Spiralen. To jest jedyna atrakcja tego miasta, największa znana atrakcja. Jest to tunel w kształcie korkociąga, ale nie korkociąga. Spirali. Spirali, takie jak śrubka jest, nie? Czy po prostu jeden do góry. I ten tunel wyniesie nas 300 metrów wyżej. Jedzie się nim ponad kilometr, 1300 metrów ma długości. No i zobaczymy, jak będzie w środku, czy będą jakieś atrakcje, czy to będzie zwykły tunel. Ale cały czas będziemy jechać do góry, tak? Do góry. Więc jestem bardzo tego ciekaw. I wszyscy polecają, żeby tu przyjechać, bo nie się na Spirali. Do góry. Widok jest fantastyczny z tej góry. Naprawdę opłacało się tutaj przyjechać. W międzyczasie sobie sprawdziłem, ten tunel został wybudowany w 1961 roku przez mieszkańców, którzy mieli trudności po prostu z wydostaniem się tutaj na górę. Jesteśmy na takim na szczycie wulkanicznej skały, wulkanicznego wzniesienia. I jeszcze jedna ciekawostka jest taka, że cały ten kamień, który został wydrążony z tej góry, został użyty do budowy mariny, tam i całych tych chodników w centrum. Także się nic nie zmarnowało. A co myślisz o Drammen? Myślę, że to jest bardzo fajne miasto. Nie jest to jakaś taka wielka atrakcja turystyczna, więc jest miasto, gdzie przyjeżdżają turyści. Bardziej tutaj mieszkają ludzie, którzy pracują w Oslo. Tak mi się wydaje, bo to jest tylko 30 km, jest doskonałe połączenie komunikacyjne, pociągi, autostrady i tak dalej. I miasto ma wszystko to, co mają duże miasta, ale nie jest to duże miasto, tak jak powiedział mój szef. Ale jeszcze chwilę popodziwiam, bo to jest ładnie. Rozwinięta cywilizacja. Zgubiliśmy się w tunelu kilka razy, bo są tak dużo rozjazdów, zjazdów, jak miasto podziemne. To GPS nie działa. Czekaj, muszę skręcić w prawo. I GPS się zagubił i my również, więc błądziliśmy trochę po tunelach, ale wyjechaliśmy na powierzchnię. Widzę, że jest to duże miasto. Jak to napisali nasi znajomi, no.
prawda? Potwierdzili na... Zapytaliśmy naszych znajomych, przyjaciół, gdzie mamy zaparkować, żeby było za darmo. Oni powiedzieli, że parkowanie za darmo to jest urban legend, że coś takiego nie ma, nie istnieje w Oslo. Natomiast pogrzebali, znaleźli dla nas dwie ulice, no i teraz szukamy miejsca, gdzie nie będziemy musieli płacić, a będziemy mogli stać. Właśnie się oglądam. Idziemy na pierwsze spotkanie z naszymi widzami. Pierwsze spotkanie odbędzie się w Oslo, ponieważ dość dużo osób tutaj mieszka, które nas zaprosiło do siebie. Nie mogliśmy u wszystkich się spotkać indywidualnie, więc wymyśliliśmy, że zrobimy taki meeting po prostu i wszyscy się spotkamy. Ci, którzy chcą oczywiście i nas oglądają. Także jesteśmy bardzo podekscytowani. Tak. Niestety nie mieliśmy ze sobą wczoraj kamery. Właściwie nie mieliśmy możliwości za bardzo kamerowania naszego spotkania, bo światło było słabe i byliśmy zagadani. Od razu złapaliśmy kontakt ze wszystkimi, którzy tam byli, było 9 osób. I przegadaliśmy 2 godziny, rozmawialiśmy, śmialiśmy się, opowiadaliśmy my historię z podróży, a mieszkający w Oslo historię właśnie z życia w Oslo. I no, stała się w ogóle super rzecz. My mamy takie niesamowite szczęście i cały czas coś przez tą podróż no dzieją się niesamowite rzeczy i odkąd wjechaliśmy do Szwecji, szukałam takiej słodkiej musztardy, bardzo właśnie specyficzna dla Szwecji. Nawet kupiłam jedną w Lidlu, ale niestety okazało się, że to nie była ta, której szukałam. Odkąd wjechaliśmy natomiast do Norwegii, miałam ochotę spróbować tego norweskiego takiego brązowego sera, o którym słyszałam, i łososia, ale niestety ceny są tutaj zaporowe, zresztą za niedługo wam je pokażemy. No i wyobraźcie sobie, że wczoraj przychodzimy na spotkanie, poznajemy Adama, cześć Adam, cześć Kasia. I Adam mówi, że ma dla nas prezent. I dokładnie przyniósł nam właśnie słodką musztardę. Słodka. Ser norweski, brązowy taki serek. I łosoś! Jak to jest możliwe? Po prostu nie wiem, że ktoś dokładnie po prostu... Dokładnie wycelował to, co Kasia chciała. A jeszcze lepiej dodam, to jeszcze wam pokażę kontynuację. Od kilku dni myślę o tym, że no i przejechaliśmy ponad 10 tysięcy kilometrów, no w sumie już ponad 12 czy 13 tysięcy, odkąd kupiliśmy samochód i wypadałoby zmienić olej, nie? Bo co 10 tysięcy się zmienia olej, ale w Norwegii raczej nie będę zmieniał oleju, no bo wiadomo, że to może nas kosztować też sporo. Pomyślałem, że do Polski dojadę, nie? I na spotkaniu pojawił się też Adam inny, który, kilku Adamów w sumie, okazało się, że oni zaproponowali sami z siebie. Czyli nie wymienił nam olej. Tak, nie chcielibyście, żebyśmy wam wymienili olej. Ja mówię, no oczywiście, żebym chciał, nie? No i dzisiaj jedziemy wymieniać olej. I okazało się, że też, że oni sprawdzili pod maską ten olej, który mieliśmy poprzednio. Jeszcze z poprzedniego właściciela, on nie był najlepszej jakości olejem, także oni powiedzieli, że wyleją, wyczyszczą i wleją nowy olej i dzisiaj jedziemy tam do nich. No i jeszcze sprawdzili i powiedzieli, że no to jest ostatnia chwila, bo już tam kończył się tam ten olej, więc... Więc kurczę, słuchajcie, także wszystko, co potrzebujemy, świat nam daje i tak. No, to jest niesamowite. To są bardzo takie namacalne przykłady. Ostatnio jest tego właśnie dużo, tych synchroniczności. To, co potrzebujemy, nagle się pojawia i no to są tylko przykłady, to jest tylko wierzchołek. Tak, góry. Wierzchołek. I są specyficzne i dokładnie taką muszatę Kasia chciała. I dostała dokładnie taką. I dokładnie taki ser chciała. No taki. Ja chciałem olej. No proszę bardzo, mam olej. Więc nie trzeba się martwić na zapas, po prostu zostawić to światu i iść robić swoje. A my idziemy zaraz zwiedzać Oslo, także tak. Zobaczycie, jak tutaj ludzie żyją, mieszkają. No. Ciekawie ta babka opowiada. Właśnie powiedziała, że Oslo znaczy, składa się z dwóch wyrazów. Os i lo. Ale to jest jakiś starodawny język. W każdym razie os oznacza Bóg, a lo to jest medal. Czyli to jest tak jakby miasto medal Boga, medal Bogów, coś w tym stylu. Nie, to oznacza miasto Oslo. Przez jakiś czas miało to inną nazwę, Christiania. Się nazywało na cześć króla, który postanowił odbudować po wielkim pożarze miasto, a nazywał się Christian, więc no, Christiania nazwał po sobie. Ale w 1925 roku wróciła nazwa Oslo. I
Jesteśmy teraz pod głównym i obecnie funkcjonującym ratuszem, siedzibą rządu, zarządcy Oslo. To, co widzicie, to jest wnętrze ratusza. Koniec zwiedzania. Dostaliśmy sygnał, że musimy jechać do Adama, tego doleju, więc wsiadamy w metro i jedziemy. Kupiliśmy w kiosku dwa bileciki, one są też na takich kartach z chipem. Jeden przejazd kosztuje 35 koron, czyli 50 euro, czyli... Sporo. 35 na pół, to jest 15, 17 zł. Gubimy się na razie, szukamy. Nie wiemy, gdzie jesteśmy. To jest Norwegia, to jest wszystko drogo. Spotkaliśmy właśnie pana, który ogląda nas i włączył sobie nawet na YouTubie, żeby sprawdzić, czy na pewno my. No jak już upewnił się, że to my, no to przyszedł i bardzo miły, sympatycznie powiedział nam dużo ciekawostek. Będziemy się nimi dzielić z wami za jakiś czas, ale najpierw odbierzemy samochód. Moi drodzy, trafiliśmy do cudotwórców, do ludzi, którzy po prostu są no, cudotwórcami. Naprawili w tym samochodzie wszystko to, czego nikomu się jeszcze do tej pory nie udało i próbowaliśmy po prostu, no, to jest sam w szoku, co się wydarzyło. Muszę się zatrzymać, muszę wam to powiedzieć. Po pierwsze, trafiliśmy do cudownych ludzi, którzy nas oglądają i zaproponowali nam wymianę oleju. Przyjechaliśmy do nich na warsztat pod Oslo. No i wymienili nam ten olej. Okazało się, że ten, który mieliśmy jeszcze z poprzedniego właściciela, jest dramatyczny, żenujący. Wszyscy faceci, którzy przychodzili, mówili, że absolutnie nie wolno takiego oleju, 15W, coś tam, elf. I wymienili nam na jakiejś najwyższej jakości, wyczyścili. Później co wymienili? Ręczny? Ręczny, wreszcie mamy ręczny, wreszcie działa po pół roku, działa ręczny. Tak jak kontrolka od poduszek powietrznych świeciła, możesz, Kasia, wreszcie ją pokazać, bo tutaj... Ja nakleiłem naszą naklejkę, bo mnie strasznie raził ten czerwony kolor, a nie dało się to w żaden sposób wyłączyć. I wyobraźcie sobie, oni to zrobili. Proszę bardzo. Po pół roku zdejmuję tą naklejkę i nic się nie świeci tam. Także wielkie, wielkie podziękowania. A jeszcze jedno, to ta zagadka się też rozwiązała, migacza. A, i migacz już nie jest, dokładnie, już nie mamy przyspieszonego migacza. To nie był przekaźnik, to nie był żadne elektryczne jakieś nie wiadomo co. Po prostu żarówkę Łukasz skręcił złą, albo Łukasz kupił na stacji złą żarówkę. I no, była podwójna, miała takie podwójne... Bolce, a powinna być pojedyncza. I oni po prostu to wymienili i działa. Także z tej strony chciałbym bardzo jeszcze raz serdecznie podziękować Adamowi i całej ekipie z tego warsztatu. I tutaj uwaga, te wszyscy ludzie, którzy są w Oslo i w okolicach i mają samochód i potrzebują po prostu, to musicie się do nich wybrać, jeżeli wam coś zepsuje. Nawet sami nie wiecie, że coś jest zepsutego, a no ja jestem w szoku. Ja bym a oni to naprawią. Oni po prostu mówią, to naprawimy, to masz złe, to. Ja siedziałem tam, nie wiem, co tu się dzieje w ogóle. Jakim sposobem? Mówię, nie ma szans, nawet nie zaczynajcie z tym światełkiem, bo już 5 elektryków w Polsce byliśmy. 5 mechaników elektryków patrzyło, nie ma szans. A oni pyk, podłączyli, działało. Teraz ja jeszcze coś powiem, bo ja też chcę powiedzieć oczywiście, że dziękujemy bardzo i... Tacy ludzie jak wy niszczą ten mit Polaka, złośliwca za granicą, bo no dzięki wam mamy naprawione auto i macie dobre serca, także dziękujemy bardzo. I życie bez stresu, w samej przyjemności, w bezpieczeństwie, teraz tak. Nie muszę się martwić o ten kierunkowskaz, a po prostu teraz bezpiecznie będziemy jeździć. Mamy hamulec, mamy olej, 10 tysięcy nalany super jakości olej. Jeżeli ktoś ma potrzebę naprawienia samochodu, to jest fanpage na dole. Ta firma się nazywa, w sensie ich strona się nazywa Fix Shine, dokładnie. Fanpage jest w linku. To jest takie nasze podziękowanie za to, co nam zrobiliście. Chociaż no, wydaje mi się, że powinniśmy jeszcze dużo więcej zrobić dla was, bo jesteście tacy dobrzy.
Idziemy sprawdzić ceny, bo wszyscy mówią, że to jest bardzo drogo, więc raz zobaczymy, ile kosztują produkty spożywcze w sklepie. Tu mamy kilka rodzajów chlebu, wyglądają jak nasze. Taki zwykły bochenek kosztuje 34 korony, czyli na pół. Wszystkie ceny trzeba podzielić na pół, wtedy wychodzą złotówki. To mamy 16 zł za chleb. Jeden kalafior 10 zł. 10 zł za kalafior. Narodowym produktem Norwegów jest mrożona pizza. I taka pizza ristorante z szynką, pryszcz, prosciutto, pyszna. 25 zł. Piękny, cudowny łosoś. 150 zł za kilogram. Jak wiecie, w Norwegii alkohol jest również limitowany i regulowany przez państwo, więc nie można kupić alkoholu mocnych w supermarketach, ale można kupić piwo. I na przykład piwo Peroni, jedna sztuka w sklepie kosztuje 25 zł. Poczekajcie tutaj. Jedna puszka piwa Pilsner, 22 zł. A jeżeli są wśród Was fani Paulanera, pysznego niemieckiego piwa, to tylko 50 koron, czyli 25 zł za butelkę. Nie ma mocnego alkoholu, nie ma winy, nie ma szampanów, nie ma wódek, bo takie rzeczy się kupuje w osobnym sklepie. Takie margarynki do smarowania kanapek kosztują 28 koron, czyli 15 zł. I taka kostka masła, 1/4, 250 gramów, kosztuje 15 zł. Ser, który waży 400 gramów, ser żółty, on kosztuje 60 zł. 12 jajek, 25 zł. Paczka chipsów, 16 zł. Krem do twarzy, 60 zł. Szczoteczka do zębów, mniej więcej 20, ale jest tańsza. Za 16. Za dzieci. Baton Snickers 10 zł kosztuje. Lion jest za 9. Twix, uwaga, dwa Twixy, czy taki Twix za 10 zł. Puffy 25 zł. Fangi są po funcie. Słodycze w całej Norwegii są bardzo drogie, ponieważ oni nałożyli taki sugar tax, czyli po prostu taki podatek na rzeczy słodkie, żeby ludzie mniej zużywali słodkich rzeczy i żeby żyli zdrowiej i dłużej. Dlatego wszystkie rzeczy, wszystko co ma zawiera cukier, jest bardzo drogie. Jest dużo droższe niż gdziekolwiek indziej. Szokujące ceny są słodycze tutaj. I wszystkich napojów słodzonych, Fanty, Sprite i tak dalej. 2,50 euro kosztuje malutka butelka Coca-Coli czy Fanty. To jest dość sporo pieniędzy.